Gdy słyszymy takie nawoływania, apele o zjednoczenie, to trzeba bardzo do tego pozytywnie się odnosić. No, tyle tylko, że to zjednoczenie musi się dokonać wokół idei patriotyzmu, a nie wokół idei Targowicy, tak czy inaczej ujmowanej, tak czy inaczej przejawiającej się w kolejnych epokach historycznych. Bo są tony uczciwe w tych wezwaniach i są tony niestety fałszywe. Nie można skupiać się wokół farbowanych lisów, którzy zawsze czują się dobrze i w każdej sytuacji próbują uczynić wszystko, aby być na górze, aby mieć wpływy, mieć władzę i kierować sprawami publicznymi dla swoich celów i interesów, a niekoniecznie dla interesu ogólnego.